Witam, zagrajmy dalej w The Lost Vikings. Tutaj mamy jakieś dziwne urządzenia, które będzie trzeba wykorzystać już niebawem. Zejdźmy na dół. Czy to był głupi pomysł, żeby tą windę tam zostawiać? Chyba nie. Zabijesz go? Nie, patrz, nie zabiję go. Kurde, jest odporny. Może mieczem? Mieczem też nie, ale można go wyminąć. Ha, tego zabiję za to. Zabijaj! Od tego jest? Od tego jest on, od tego jest. Żeby zabijać. Au. Akurat szynkę dali. Hej, ten mamy paskudny miecze, które wychodzą z ziemi. No, jakieś narzędzia. Ciekawe, do czego to może służyć. Dobra, może pójdziemy jednak najpierw te noże obadać. Do czego to służy? O, to wygląda boleśnie. Jezus, jaki fart. Nie zabiję, proszę. No. Mamy drut. Powiedzmy, że to jest drut. Chociaż kiedyś na to mówiłem nitka. Nie. Najpierw musimy wrócić wszystkimi postaciami. Bo inaczej jeszcze nam tu utkną i co wtedy? Jak to będzie wyglądać? Zbijaj do góry. Zbijaj na dół. Okej. Czyli mamy tak, mamy narzędzia, które można wykorzystać tutaj, nie? Ale mamy nitkę, znaczy drut, który można tutaj użyć. I musimy iść na górę teraz. Gdzie będą tak, tutaj będzie ten gość, który upuszcza kolce, bo nie wiem jak to nazwać nawet. Tutaj będzie potrzebny Baelok. Musisz wejść na tą platformę i zastrzelić te płomienie. Dokładnie tak. Jesus Christ. Mamy butelkę niebieską. To jest butelka z denaturatem. A czy nie nam się może udać zabić tego gościa? Nie, zginiemy jeszcze. Au! Co teraz? Teraz musisz ty zrobić to. Eryku, uratować nas. Nie, tutaj będzie Baelok. Znaczy Olaf potrzebny. To jest bomba u góry. Dlaczego? Shit. Dobra, ty Baelok już paskudnie oberwałeś, więc może się cofnij. Przekaż te narzędzia Olafowi. I ty, Olafie, pojedziesz do góry. Tak. A, właśnie. Nie taki diabeł straszny. Ała. I zrobiło nam baterię. Prawda, że cudownie. W końcu jakiś poziom, którego przeszedłem za pierwszym razem, który przeszedłem. Czasami robię się taki wściekły, że chcę coś walnąć. Ale ty to robisz cały czas, Baelogu. Tak? Cały czas. No, no tak. A to było suche akurat. JNKR. Tutaj trzeba skakać. Ponieważ te klocki będą się łamały. Aha, i tutaj będzie taki trik do wykorzystania. Trzeba będzie wykorzystać, a mianowicie patrzcie na to. Normalnie jak strzelimy strzałą, to ta strzała zniknie, jak wylecie poza ekran. Ale strzelimy jeszcze raz i zmienimy szybko na Eryka. Prawda, że cudownie? Tak chyba się nie miało stać.
Chociaż nie, miało. Dobrze zrobiłem. O! Jakie to szczęście, że to tutaj było. I teraz mamy Icy Tower. Na górze pewnie będzie jakiś klucz ważny. Zresztą tutaj wszystkie klucze są ważne. Nie ma tak, że jest jakiś opcjonalny, którego możemy nie zbierać, jeżeli nam się nie chce. No. Exit. Ale zanim dotrzemy do exit, to będziemy mieli jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Na przykład ten pan, który tutaj strzela po skupie. Jego trzeba oszukać. Po to, żeby otworzyć to. I teraz jeżdżamy na dół. I kurde, któryś z wikingów będzie musiał tamtą częścią pójść. A, chyba ten. Chyba Olaf, no. O! A, to trzeba mieć ryka, żeby to zebrać. No to trochę powuję już. I tutaj będą prądy, tak? Tak. Dobra. Nie, trzeba do góry pojechać. Do góry. Ty sobie tą rzutkiewkę będziesz trzymał, tymczasem... Oła. Tymczasem Olaf pójdzie górą. I tutaj będą paskudne kolce czekały, żeby się wbić mu w tyłek. O, bardzo śmieszne. Co teraz mam zrobić? Jak boję się bomby tutaj użyć, bo jeszcze by może być potrzebna. Zaraz. Aha, bo on się blokuje, patrzcie. Nie było tak źle. Jep. Wielki sukces. Czy wam też się wydaje, że jesteśmy obserwowani? Ta, prawie tak jakby ktoś kontrolował każdy nasz ruch. Jesteście paranoikami. Ach, no tak. Więc kto się teraz na nas gapi? On ma rację, chodźmy stąd. Pff. Chyba o mnie była mowa, tak? CBLT, Kobalt. Dlaczego Kobalt się ten poziom nazywa? Nie wiem, a w każdym razie trzeba skoczyć do góry, to już widać. Coś... Ała, coś nie bardzo. Czyli tak, bierzemy jedną bombę, żeby mieć trzy bomby. A tą jedną bombę musimy wykorzystać... Tutaj! No, więc co teraz? No, zginie zaraz. No. I teraz trzeba przeskoczyć. Nie wiem, co to dokładnie zrobiło, ale pewnie coś wyłączyło. Tak, pole energetyczne. Very good. I kolejne dwa pola trzeba wyłączyć. Obawiam się, że Eric będzie musiał to zrobić, pomimo tego, że on ma już bardzo mało życia teraz. Energii życiowej. A może nie? Może grubasem zrobimy to? Nie, to trzeba zrobić tym. Aha. Tylko to musi się zsynchronizować. Właśnie tak.
I tu jest działo. Zapomniałem o tym zupełnie. Ach. A to znaczy, że najpierw tutaj musi gruba stanąć. Na tej windzie. W ten sposób. I dopiero teraz on. Boże, przecież tam jest ten robot. Jak ja to zrobię teraz? Nie! A spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Ja chyba popełniłem tutaj błąd, mianowicie ja tego robota po prostu wywołałem. Tego robić nie należy. Właśnie tak. Kurde, no... Musi się to zrównać. O, udało się. Dobrze. Bum. I teraz to jeszcze musi tutaj podjechać do góry, nie? Żebyśmy mogli na to wejść. O, udało się. Teraz znowu ten robot został wywołany już. Ale może się... Zaraz, bo tamto nie będzie strzelać, dopóki... Uff. Zofarcik. Zdychaj. Postawiliśmy ci grób. Jeszcze no ten mierzło by musieli dać te zgniatarki. Mam nadzieję, że nie... No, nie zginął. Dobra. Kurde, gdzie jest jedzenie, kiedy potrzebuję go? Teraz trzeba użyć tego, żeby przełączyć dwie dźwignie. Świetnie. Prawie się udało. Teraz, żeby ten nie zginął. W jakiś głupi sposób. Jep. Czy nie możecie chodzić szybciej? Chciałbym zobaczyć ciebie, jak targasz tą tarczę, chociaż przez chwilę. Da, albo wielki miecz... i dożywotni zapas strzał. Wtedy zobaczymy, jak szybko będziesz chodził. Oj, myślę, że trafiłem na wasz czuły punkt. Po prostu... nie śpieszcie się. Tak lepiej. Hop! W następnym filmie.